Cześć. Tutaj znów Karcz Paweł, firma Redkonst, kompleksowa budowa mini bezdotykowych. Dziś kolejny odcinek. Chcemy Wam dostarczać jak najwięcej informacji, tak więc zapraszamy również do subskrybowania naszego kanału, ponieważ to dla Was tworzymy ten materiał i dla Was tworzymy coraz to nowsze tematy. Dzisiejszym tematem jest posadzka i koszty utrzymania, szczególnie w okresie zimowym. Co możemy zrobić? Jak się zmieniła na przełomie ostatnich lat, jak wyglądało to kiedyś, jak wygląda to dzisiaj u nas, dlaczego i co dzięki temu zyskujemy. Najważniejszym czynnikiem do utrzymywania posadzki po jej wybudowaniu jest oczywiście jej ogrzewanie w okresie zimowym. Niegdyś, jeszcze zaledwie 2-3 lata temu, gaz był bardzo tani. Przez co nikt mocno nie skupiał się na tej dziedzinie. Był jeden czujnik dla całego systemu w mini, który reagował na temperaturę zewnętrzną, ulokowaną nierzadko na wysokości 1,5 metra. W chwili spadku poniżej temperatury, dajmy na to 2-3 stopni, włączał się cały system. Co się w takim razie włączało? Po zagrzaniu posadzki, do której zaraz wrócimy, włączał się również system antymrozu, czyli wymuszał obieg na wszystkich naszych przewodach po to, aby woda nie zamarzła. I jednocześnie załączał nam posadzkę całą, wykorzystując cały jej potencjał do grzania. Nierzadko w tamtych czasach, kiedy przyszła nagła zmiana temperatury, można było podjechać na linię i zaobserwować, jak z posadzki ulatniała się para. To tylko świadczyło o tym, jak posadzka była ciepła. Po jej dotknięciu dało się odczuć ciepło. Wtedy nikt nie zwracał uwagi na zużycie gazu, ponieważ gaz był relatywnie niski w stosunku do tego, ile zarabiało się na mini. Dzisiaj ta sytuacja, jak wiemy, mocno się zmieniła. Każdy problem powoduje powstanie nowych rozwiązań. W naszej technologii już od dawna stosujemy rozdzielne czujniki. Nie stosujemy tego samego czujnika dla systemu antymrozu, który włącza nam obieg zamknięty wody. Ten czujnik jest osobnie ustawiony na zapotrzebowanie tej usługi, tego programu. Natomiast posadzka ma swój osobny czujnik, który jest przygruntowy i pozwala nam to już później załączyć posadzkę. Mało tego, w całej naszej instalacji powstała możliwość ustawienia, nazwijmy to, biegów pracy posadzki. Co to oznacza? Jeżeli czujnik dostanie informację, że temperatura przyposadzkowa jest około 0, 1,0 stopień, może włączyć tak zwany pierwszy bieg posadzki, czyli lekkie letnie podgrzewanie, które ma doprowadzić do tego, aby posadzka nam się nie wychłodziła. W sytuacji, kiedy temperatura spada poniżej 0, dajmy na to minus 1, minus 2, włącza się drugi bieg. Czyli grzejemy tą posadzkę już bardziej, oczywiście znów, aby nam się nie wychodziła i nie dochodziło do oblodzy. Jeżeli temperatura spadnie znacząco poniżej minusu, to posadzka grzeje się dopiero wtedy na tak zwanego fulla, czyli to, jak kiedyś włączała się już nawet na dodatniej temperaturze. To pozwoliło wygenerować ogromne oszczędności. Dla przykładu, w zimie 20-21 na jednej z naszych analizowanych obiektów posadzka na tak zwany trzeci bieg, na ten najmocniejszy, włączyła się tylko 14 razy, oczywiście za każdym razem było praktycznie to w nocy. To już tylko świadczyło o tym, jak duża różnica była powodowana tylko poprzez zastosowanie opcji z osobnym czujnikiem i z biegami. Można również czujniki zastosować dla każdego stanowiska osobno. Istnieje również taka sytuacja, taki pogląd, iż posadzka w różnym stopniu się nagrzewa, w zależności od jej ustawienia, czyli światło może padać mocniej, pod lepszym kątem, tudzież dłużej w ciągu dnia. To wszystko zależy od ustawienia mini, którą, jak przypominam, ustawiamy pod klienta, a niekoniecznie pod kierunki świata, choćby patrząc potem pod kierunki fotowoltaiki. Więc mini jest pod klienta ustawiona, więc różna może mieć nasłonecznienie. Zastosowanie różnych czujników dla każdego stanowiska może powodować, że różny bieg będzie działał dla różnych stanowisk. Według naszych wstępnych wyliczeń tak mocne rozdrobnienie już nie ma tak znaczącej wartości w rachunku za gaz. Niemniej jednak chciałbym zaznaczyć, że istnieje taka możliwość. Zawsze jesteśmy chętni do tego, aby usiąść i dla danej lokalizacji przedyskutować,
że tak mocno rozwinięty system zarządzania ogrzewania posadzkami jest konieczny. Natomiast bez dwóch zdań bardzo ważne jest, aby posadzka miała możliwość wyłączenia bądź przełączenia ogrzewania na myjni na minimalny tryb. Nie należy jej wychładzać do zera, ponieważ to może powodować jej uszkodzenia, ale na minimalnym trybie. W sytuacji, kiedy mamy jałowy okres, jest to najczęściej okolice stycznia, lutego, bo to wszystko związane jest z mocnymi przymrozkami. Dziś w Polsce tylko w tym okresie praktycznie mamy przymrozki. Wtedy mamy też bardzo niskie zainteresowanie myciem samochodów, bo jest zimno, jest minusowa temperatura, minus 8, minus 10, minus 12. Możemy spowodować, że na 4 stanowiska, przykładowo 2 zrobimy w trybie tylko utrzymania, aby to nie doszło do zamarznięcia tej posadzki i do uszkodzeń, czyli totalnego, minimalnego zużycia przy jednoczesnym zamknięciu 2 stanowisk. To też będzie miało znaczący wpływ na rachunek za gaz. Natomiast w ogóle nie rekomendowalibyśmy zamykania w tym okresie myjni na 4 spusty. Jednak klient, który korzysta z naszych usług, jest przyzwyczajony, że jest to myjnia 24H na 7 dni w tygodniu. Nie powinniśmy mu podawać pewnych argumentów na to, że to być może nie działa, że dzisiaj ta temperatura powoduje, że nie działa, o to, aby on się wahał, czy tam pojechać, czy jest sens, czy się przypadkiem nie odbije. Stąd nie rekomendujemy kompletnego zamknięcia. Niemniej jednak przy 4 stanowiskach zamknięcia 2, pozostawienie 2 otwartych spowoduje, że ten klient przyjedzie, umyje się, a raczej w kolejce, nie ukrywajmy, stać będzie. To są takie pierwsze rozwiązania, które udało nam się wprowadzić bardzo szybko. Wprowadziliśmy jeszcze zanim gaz mocno zdrożał. Chcieliśmy coś poprawiać, zmodyfikować. Okazało się to rozwiązaniem bardzo potrzebnym na dzisiejsze czasy. To jest tylko jeden z wielu kierunków, który u nas w Redkonście staramy się usprawnić, unowocześnić, zmienić po to, aby rachunki były jak najniższe i aby ten biznes był jak najbardziej opłacalny. Po to, aby każdy nasz klient dalej mógł się cieszyć z tego biznesu i z zarobionych pieniędzy. Jeżeli interesują Was takie tematy, dodajcie się jako subskrybent, zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszam również do kontaktu mailowego, telefonicznego, który znajdziecie na samo zakończenie tego filmu. Czekajcie, bo już niedługo kolejny film, kolejny temat. Przygotowujemy się do dłuższego, większego tematu, który będzie podzielony prawdopodobnie na odcinki i który będzie mówił w pełni o problemie opłacalności dzisiejszego biznesu, jakim jest myjnia w dzisiejszych czasach. Zapraszam. Karcz Paweł, Redkonst, kompleksowa budowa myjni bezdotykowych.